Po słowach szpaka, że menadżer zabro zabronił publikacji, to po prostu chłopaki by się ośmieszyli. Więc po tym menadżer nie może na takich rzeczach decydować. Ten menadżer może zasugerować pewne ruchy, ale nie ma prawa decydować. Więc a jak oni taki, taki wizerunek sobie dbają, taki ala gangsterski i tak dalej, to myślę, że byłaby to strasznie duża lipa, gdyby Ditu nie wypuścili. Bo menadżer zabronił. Chowanie głowy w piasek to jest najgorsze, co może zrobić. Już lepiej wydać jest kolejny, kolejny numer, liczyć, że odbiór będzie lepszy, bo jeżeli obiektywnie będzie lepszy, to ludzie też to dojrzą. Może sympatyzują z drugą stroną, ale mimo wszystko pod koniec dnia umiejętności Mogło się wybronić. Więc gdyby teraz schowali głowy w piasek, to uważam, że na długi czas by staliby się takim troszeczkę memem. A przynajmniej macias, nie? Bo to macias w sumie tylko wydał ten list. Gdzieś tam wiadomo, że bierze się to jako grupę od razu, to cały White Widow, ale prawdę mówiąc. To, to to Maciasz przede wszystkim, nie? Wiedziałem, że Sergiuszka wyzwali na TikToku, jak bronił Maciasa A nawet nie wiem, w jaki sposób go bronił, ale... Ogólnie Sergiusz ma coś takiego I tak, to, z jednej strony jest to... Z jednej strony jest to pozytywna cecha Bo to jest takie podejście ambiwalentne w tej kwestii, bo tak Fajnie jest stawiać się ze swoimi kolegami To jest po prostu fajne W rozumieniu tego, że no, jakby... Nie jest fajnie pluć jadem na kogoś, kogo prywatnie znasz, z kim się prywatnie lubisz i się z tym zgadzam, ale jednocześnie twierdzę, że w momencie w którym bronisz swojego kolegi tylko dlatego, że jest twoim kolegą, mimo że wiesz, że nie ma racji, to też nie jest mądre, bo to jest robienie idioty z siebie i ze swoich odbiorców poniekąd. Do tego, że tak, wiadomo są pewne rzeczy, które są w jakimś tam stopniu, powiedzmy, niedocenienia do, do końca. I to jest to kwestia indywidualna, nie? Ale jeżeli na przykład okazałoby się, że. Bo mówi się, że każdy ma dwa końce, i załóżmy, że nie. Do sieci, posz... do sieci trafiłoby nagranie, jak Kuba kogoś pobił. To wiesz, można próbować wybronić Kubę. W momencie, w którym yy, okazuje się, że to nie on był jakby inicjatorem tej sytuacji, tylko to jego pierwszy ktoś uderzył, on mu oddał i tylko część tego trafiła w internet i Kuba został w jakiś sposób pomówiony, nie, bo to była zwykła solóweczka powiedzmy w cudzysłowie. Wtedy można stawiać, stawiać się za kolegą na przykład i próbować go wybronić, ale w momencie, w którym ktoś nie ma racji i jasno widać, że tej racji nie ma, no to i mimo, że to jest twój kolega, moim zdaniem nie powinno się go y, bronić, tylko czasami milczenie z złotem. Czyli w momencie, w którym wiesz, że nie możesz wypowiedzieć się na temat danej osoby pozytywnie, ale masz do niej jakąś słabość prywatnie, to po prostu lepiej jest milczeć. Bo zamiast powiedzieć coś negatywnego, nie mówisz niczego. No nie wiem, ja tak jak powiedziałem, podobnie z White Widow mam doświadczenie jak z Nowaczkiewiczem powiedzmy, to znaczy gdzieś tam na żywo się z nimi widziałem, zachowywali się wobec mnie w porządku, i nikt na moich oczach niczego... Nie zażywał by the way i jakby prywatnie nie miałbym o nich negatywnego zdania. Natomiast jeżeli chodzi stricte o samą muzykę, na przykład, no to do mnie osobiście ona nie trafia. To nie jest mój rodzaj muzyki. I o ile są dwa kawałki, które mi się spodobały. Tak, cała twórczość do mnie na przykład nie przemawia, nie? Jeżeli ja kogoś lubię prywatnie, to mam podobnie z Filipkiem. Filipka lubię prywatnie, ale nie będę z tego, z tego tytułu chodził na live'ach i krzyczał, że Filipek jest najlepszym raperem, bo uważam, że nie jest. Stwierdzę, że ma parę nut, które są fajne, po prostu mi się podobają, ale nie jest dla mnie, nie wiem, top 5 na przykład najciekawszych raperów w tym kraju. Więc mimo sympatii nie będę mówił czegoś, czego nie uważam za prawdę. No dobra, ale jak, jak sobie popatrzymy na Twittera, to na Twitterze dosłownie jest prawie cała społeczność, no bo tak. Ogólnie Sch Szeliga Beka, yy, Polak Beka, yy, Nowaczkiewicz Beka, Trąba Beka. Wszyscy w sumie ekipowicze poza Pateckim Beka. Z każdego jest Beka. Mam wrażenie, że 90 Procent twórców to są osoby wyśmiewane. No ale też z drugiej strony, tak obiektywnie rzecz to 90% twórców w internecie to albo i ci albo zachowują się jakiś Tylko ja i Wardenga jesteśmy good Ja nie jestem jakoś szeroko jewany, ale to też może wynikać z tego, że jakby nie robię jakichś ruchów, które sprawiłyby, żebym był bardzo na świeczniku. Myślę, że hajt na mnie jest wyjątkowo niewielki. A z Wardengą jest tak, że Wardenga jest przez dosyć sporą część community, ale on ma na tyle dużą rzeszę odbiorców, że po prostu to znika w mgle osób, które z nim sympatyzują. Bo w momencie w którym, w momencie, w którym to, to jest podobnie jak z Sergiuszem na przykład, Sergiusz tak prawdę mówiąc, to kiedy był w swoim pramie, robił po te pół miliona wyświateń spokojnie na prawie każdym filmie, pół miliona wzwyż nawet, to on był bardzo, bardzo propsowany przez swoje community, to community przy okazji było mocno oddane, ale on też miał dużą rzeszę antyfanów, ludzi, którzy po prostu go nie lubili, tylko ci ludzie nie... nie, nie, nie nie marnowali czasu na to, żeby tak często po nim cisnąć, bo po prostu ich komentarze znikały w natłoku. Tych pozytywnych. A dopiero w momencie, w którym gdzieś tam mu się noga potknęła, noga mu się powinęła, dostał bana, gdzieś tam spadła na niego szersza fala krytyki, to dopiero wtedy oni się mocniej uaktywnili i tak naprawdę mogło, można było dostrzec jak wielu jest takich ludzi, którzy po prostu go nie lubi. Więc to też ciężko obiektywizm w momencie, w którym ktoś ma duże i oddane community. To samo patrzcie, nie wiem, to, to trochę to trochę zależy od, od twórcy. No, to tutaj ktoś na live'a wejdzie, napisze coś głupiego na czacie. Przy... Do mnie I za chwilę połowa tam im o matkę Wiesz co chodzi? Więc po prostu, jak ma się takie community, to takie osoby nie są atakowane, bo to trochę walka z wiatrakami. Zawsze po gołcach jest hate na niego. Ale tak szczerze, to kurde, ci ludzie, którzy czepiają się o gołcy, mają dużo racji. No mają, mają, sam to mówiłem gundem gołcy: że on nagrywał na, na filmy na innych ludzi i ich ja za mniejsze rzeczy uważam. że się przypominał mocno. Gdyby ktoś inny taki content zrobił, też by pewnie poruszył ten temat. Ja też ogólnie mam trochę inne podejście, bo ja uważam, że pewne rzeczy można wyszydzić, obśmiać i gdzieś tam po prostu zrobić jedno wielkie XD, ale nie jest, nie jest w porządku je jakby demonizować do tego stopnia, żeby coś stało się zakazane, czy było bojkotowane w szerszym gronie. Jakby nie każdy zakupuje się tak, jak chce się zachowywać. Jeżeli nie rani drugiej osoby, tylko po prostu rani sam siebie swoją przewlekłą głupotą, to jest wszystko okej. Okay. Ciekawe, że teraz Heilig wróci to Cloud. Po pierwsze, wątpię, żeby wrócili gdzieś tam jakieś plotki w kuluarach, były, że coś tam się szykuje, ale póki to te plotki się w żaden sposób nie potwierdziły. A po drugie, w jaki sposób highlig miałby wyklątać? Bo o bardzo rozumiem. Ludzie są podpisani już w Cloucie, dla nich, czy będą się w High czy w Cloucie większego znaczenia nie ma. Co najwyżej będziemy mieli na rynku nowego gracza? Tylko, że teraz tak, problem polega na tym, Free Fightów, że jest przesyt na rynku. Bardzo długo Facebook był bez żadnej konkurencji i z jednej strony to. Że, że, że konkurencji nie mieli, właśnie to, że na rynek przed Highlightu było dla nas wszystkich jako odbiorców czy, 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 czy zawodników zbawienne, ale potem już niestety zaczęło się robić drukowanko, to znaczy doszedł Prime, gdzieś tam Fame chciał drukować Gal, możliwie jak najwięcej to, żeby jak najwięcej zrobić w krótkim czasie, póki jeszcze się tego biznesu da się zarabiać. No i teraz tak, przed cloud, jeżeli wróci Hailik to już w ogóle mamy znowu. Jakiś totalny przesyt na rynku. Do tego jest jeszcze jeden gracz, który wchodzi na rynek. Nie będę wam mówił, co za tym stoi, bo, 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 bo nie chce. Ale wchodzi jeden bardzo gruby gracz na rynek. Nie jestem przekonany w 100%, nie. czy to będzie miało miejsce, ale z tego co wiem. To pierwsze informacje mają wyjść w marcu ze strony tej federacji. I to jest federacja, która jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wysokobudżetowa. Więc mamy jeszcze jednego gracza na rynku, który w te free fighty będzie chciał się wplątać. No i teraz właśnie z tego tytułu rodzi się pytanie, w jakim kierunku te free fighty pójdą, nie? Czy coraz większego przesytu, czy może sprawi to, że gdzieś tam ci ludzie będą bardziej kreatywni w doborze, w doborze potencjalnych rywali dla poszczególnych osób, ale no, no nie wiem, no chyba ciężko o większą kratę